Dzień dobry, chciałbym Państwu zaprezentować taśmę do regeneracji książek Filmoplast R. Filmoplast R jest stworzony z myślą o regeneracji rozdartych kartek, czyli schojania rozdartych kartek i wzmacniania słabych kartek. Jest to niezwykle cienka taśma o gramaturze zaledwie 8,5 grama na metr kwadratowy. Taśma, jak wszystkie firmy Neszyn do regeneracji książek, jest sklejem bezpiecznym dla książki o odpowiednim pH, posiadającym rezerwę alkaliczną. Także nie niszczy papieru, nie żółknie z czasem. Jest idealna do naprawy książek. Taśma jest wykonana z papieru japońskiego, z technicznego papieru japońskiego, długowłóknistego. Jest bardzo mocna jak na swoją grubość i po przyklejeniu jest niewidoczna. Aby ją przykleić, należy podgrzać ją do temperatury 115-130 stopni. Można to zrobić najlepiej za pomocą specjalnej kolby grzewczej z wymiennymi końcówkami, ewentualnie żelazkiem ustawionym na jedwab, ewentualnie na wełnę. Najlepiej wcześniej wykonać gdzieś w niewidocznym miejscu próbę, w jakiej temperaturze klej najlepiej związuje, ponieważ zbyt niska temperatura nie spowoduje rozgrzania całego kleju, zbyt wysoka spowoduje, że klej przesiąknie za daleko i też nie będzie trzymał najlepiej. Tutaj mam książkę z rozdartą kartą. Zaraz zaprezentuję, w jak prosty sposób można tą kartkę zregenerować taśmą Filmoplast R. Układamy taśmę klejem do spodu na kartce w miejscu rozdarcia i żelazkiem ustawionym na dwie kropki wygładzam kartkę. Taśma nam prawie całkowicie stała się niewidoczna. Teraz wystarczy obciąć nadmiar taśmy nożyczkami i kartka jest zlepiona. To był Filmoplast R. Dziękuję bardzo.